5 na 5 we Vroom TV, czyli subiektywne podsumowanie wydarzeń w motorsporcie, które miały miejsce w ostatnich dniach. Wygrani kontra przegrani, pechowcy kontra szczęśliwcy. Komu fortuna sprzyjała? O tym m.in. opowie Magda Wilk. Ale zaczynamy od przegranych. Bartosz Musiał, zapraszam. Miejsce 5, a tutaj motocyklista, bo niezwykle pechowo zakończył się dla Esteve Rabata prywatny trening na torze w Almerii. Aktualny mistrz świata kategorii Moto2 zanotował upadek i złamał obojczyk w 5 miejscach. Szybko został zoperowany przez specjalistów z Barcelony i może pojawi się na torze w najbliższy weekend. Miejsce 4. 3 kibiców doznało lekkich obrażeń po makabrycznie wyglądającej kraksie na finiszu Coke Zero 400 nocnego wyścigu NASCAR Sprint Cup Series na Daytona International Speedway. Tuż za linią mety Austin Dillon zdemolował siatkę i kawałki rozbitego samochodu raniły kibiców. Miejsce 3. A tutaj wybitny pechowiec Jari Matti Latvala. Rajd polski Finowi na pewno nie kojarzy się dobrze. W 2009 roku na ostatnim odcinku specjalnym stracił drugie miejsce w rajdzie. Wtedy urwał koło. Tym razem po bliskim spotkaniu z drzewem na ostatnim OS-ie spadł aż na miejsce 5. Miejsce 2 naszego rankingu, a tutaj kibice i fani Marka Comy. Hiszpan ogłosił bowiem sportową emeryturę. Po 12 latach startów w rajdzie Dakar, 5 zwycięstwach i 6 tytułach mistrza świata rajdów cross country postanowił zakończyć ściganie. Nie oddala się jednak za bardzo od rajdu Dakar, został jego dyrektorem sportowym. No i miejsce 1 największych przegranych, a tutaj Williams Martini Racing, zespół Formuły 1. Bottas i Massa fantastycznie rozpoczęli wyścig na torze Silverstone, przez sporą część wyścigu prowadzili, by w końcówce zespół popełnił błędy, źle obliczając strategię i ukończyć zawody poza podium, dając się wyprzedzić nie tylko Mercedesom, ale i Sebastianowi Vettelowi. Na miejscu 5 Sebastian Ogier. 5 raz w tym roku stanął na najwyższym stopniu podium w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata. Zresztą rajd polski wygrał 2 raz z rzędu. Jak zawsze popisał się perfekcyjną jazdą i po raz kolejny pokazał, że nie ma na niego mocnych, tak jak i na jego Volkswagena. Miejsce 4 Lewis Hamilton. Tak wypowiedział się po wyścigu. Jeśli chodzi o zjazd po przejściowe opony, to chyba pierwszy raz w karierze podjąłem idealną decyzję. I fakt, decyzja była idealna, bo po raz 3 wygrał na Silverstone, przez co dalej prowadzi w klasyfikacji kierowców. Miejsce 3 Jeffrey Krüger. 4 pomiarowe okrążenia w kwalifikacjach na torze Lausitzring wystarczyły zawodnikowi z RPA do zdobycia pole position. A wiadomo, apetyt rośnie w miarę jeżdżenia, więc oba wyścigi w Volkswagen Golf Cup zakończył na pierwszym miejscu. Miejsce 2 Robert Kubica i Maciek Szczepaniak. Chyba nie ma osoby, która nie kibicowała jedynej Polski z załodze WRC w ten weekend. Wprawdzie szkoda 7 miejsca straconego przez Kapcia, ale to najlepszy wynik Roberta w tym roku i kolejne punkty. Gratulujemy również wszystkim polskim załogom, które stawiły się na mecie w Mikołajkach. I na miejscu 1 Ott Tanak, znany też jako Titanak, czyli zostajemy przy polskim. Na szczęście mimo położenia rajdu wśród mazurskich jezior, Estończyk nie wodował, ale za to popisał się naprawdę brawurową jazdą. Rajdu Polski nie wygrał, finiszując na 3 miejscu, bo jednak ciężko walczyć z Volkswagenami, ale trzeba przyznać, że naprawdę szedł grubo. Zresztą widziałam to na własne oczy.